długi czerwcowy weekend wraz z przyjaciółmi wybraliśmy się na Roztocze. Roztocze jest to kraina położona na wschodzie Polski, która łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. To przepiękny rejon, porośnięty gęstymi lasami, pokryty przez rozległe pola, które gdzieniegdzie przecinają meandrujące rzeki. Byli z nami Łysa i Krzysiek, których możecie pamiętać z vloga z Malty, oraz Iza, którą znają czytelnicy naszej książki Wielki Wóz. Naszym przewodnikiem był właśnie Krzysiek, rodowity roztoczanin, który zabrał nas w piękne miejsca. Między innymi pokazał nam szumy, które właśnie oglądacie. Szumy to te małe wodospady, które tworzą się na rzece. Krzysiek opowiadał nam także o tym, co działo się kiedyś na tych terenach, o bitwach partyzanckich i o tym, że pamięć o bohaterach wciąż jest tutaj żywa. Tak więc zapraszamy Was dzisiaj na małą wycieczkę po urokach Roztocza. To jest, proszę Państwa, coś, no polskie dziedzictwo kulturowe, tak bym to ujęła, czyli bułka z cebulą, z makiem, specjalność lubelskiego, czyli cebularz. No i ja sobie tutaj zrobię drogę do cebuli od razu. Dajcie znać w komentarzach, kto zna ten smak i lubi. Przechadzamy się po parku i zauważyliśmy takie bardzo dziwnie ponacinane drzewa. Jak się okazało, to są zżywicowani, czyli specjalnie nacinają drzewo po to, żeby żywica się skropliła, zlała po prostu na dół. Podstawia się tam na dole taki słoiczek. No i później, jeżeli mi się dobrze wydaje, to z tego się robi klej. Nie wiem do końca, co w Polsce robią, ale za granicą się z tym spotkaliśmy i wiemy, że ludzie z tego robili kiedyś klej. A w Polsce pewnie też. Na terenach działała kiedyś partyzantka, a leśnicy im pomagali, bo nikt nie znał tak dobrze lasu, ścieżek przejść jak leśnicy, więc oni ich wspierali i właśnie ku ich pamięci jest tutaj to miejsce. Wchodzimy na teren rezerwatu i tutaj w ogóle nie jest już praktycznie człowiek nie ingeruje w ten las. Jedyne miejsce to jest ta ścieżka, gdzie widać, że są poprzecinane drzewa, które spadły i odsunięte. Poza tym tutaj sobie las żyje pierwotnie, tak jak kiedyś żył, swoimi cyklami. Przewodnik Krzysiek powiedział nam, że ten krajobraz, który znajduje się za mną, jest bardzo typowy dla Roztocza i nazywany jest roztoczańskimi dywanami. Chodzi o to, że tutaj pola nie są takie duże i rozległe, tylko one są podzielone na długie, wąskie pasy, przez co tworzą takie bardzo... one mogą być kolorowe. Tutaj teraz widać odcienie zieleni, ale kiedy na przykład kwitnie rzepak, to widać takie paski żółte, zielone i tak dalej, różnych kolorów. No i wygląda to podobno bardzo pięknie na wiosnę. Teraz zresztą też fajnie to wygląda, tylko że głównie są to właśnie jaśniejsze i ciemniejsze kolory zieleni.
teraz na cmentarzu w Sochach, we wsi Sochy, i w trakcie II wojny światowej hitlerowcy okrążyli tą wieś, spalili, a potem jeszcze ją zbombardowali, tak że praktycznie żaden mieszkaniec nie przeżył, i zrobili to w odwecie za to, że mieszkańcy pomagali partyzantom walczącym tutaj na tych terenach. I to miało być też takie pokazanie właśnie, co czeka tych, którzy pomagają partyzantom. I praktycznie cała wieś zginęła, uratowała się dosłownie kilka osób, no i właśnie na pamiątkę tego dalej ten cmentarz tutaj jest i jest pomnik, żeby o tym nie zapomnieć. Muszę wam powiedzieć, że Roztocz nam się bardzo podoba. Jest tutaj taki bardzo fajny klimat. Długie wsie wokół dróg, dużo lasów, wielkie stare lasy, no i taki spokój. Jest też co robić, jest mnóstwo ścieżek rowerowych, spływy kajakowe, także super miejsce na wypoczynek. Bardzo nam się podoba i dziękujemy tym, którzy nam doradzali, żeby się tutaj właśnie zjawić. Zobaczcie, ile tu jest niesamowitych mchów. Jak byliśmy w Finlandii, to byłam oczarowana właśnie tamtejszymi lasami, mchami, bo myślałam, że w Polsce w ogóle nie ma takich lasów, a okazuje się, że tutaj na Roztoczu jest dosyć podobny krajobraz. Też te dywany z mchów bardzo gęsto porastają właśnie ściółkę. Piękny, piękny jest ten las, mimo że mogą się dać, że monotonny, ale jest tak dużo różnych odcieni właśnie koloru zielonego i ten niesamowity śpiew ptaków. Pięknie. Tam od dali widać dwa koniki, to są koniki polskie. To jest taki rodzaj konika, który żyje tylko tutaj na tych terenach, jakby oryginalnie. I te konie żyją dziko. Uwaga po prawej drzewa. Witamy na Roztoczu. Elo Gawlaski. Halo, dzień dobry. Jak tam stan relaksu? Cudownie, jest fantastycznie. O ja... Tak. Trzeba się zatrzymać, żeby poczekać na ewentualną przytopienie naszej ekipy. Tak, tak, tak. Nie, nasza gwiazda. A kto to płynie? Czek pięknie. Dajesz radę. Uwaga. We'll be right back.
Zatrzymaliśmy się teraz na przystanek na to, żeby zregenerować siły. Hot dogi, hamburgery, piwo i darmowy bimberek, co jest tutaj specjalnością lokalną. Bimberek, bardzo dobry, smaczny. No i jesteśmy tutaj. Hamuj. Nie. Widzę, że odkąd wypłynęliśmy ze stacji, gdzie wszyscy dostawali darmowego shota bimbru, manewrowanie tymi kajakami jest zdecydowanie utrudnione. Wszyscy wpływamy w szuwary, w kółeczka, do góry nogami. Może nie do góry nogami, w drugą stronę płyniemy. Tylko Kasia taką, Kasia walczy. O kurde, patrz jaki tutaj będzie ten przepływ. Uwaga na głowę. Przepraszam, uwaga! Zobaczcie okulary po prawej. Tu masz okulary. Gdzie? Tu głębiej włoż. Nie widzę. O, poszły z wodą? No, chyba tak. Kurde. Gdzie? Wypadło mi wiosło. Zgubiłem wiosło. Tu jest, no. Broń głowę! Skończył się nasz cudowny, fantastyczny kajakowy spływ. Jedziemy teraz dalej, nie wiem jeszcze dokładnie gdzie, na obiad, na rybkę. Wszyscy są w doskonałym humorze, a to za sprawą fantastycznego pana kierowcy, który nas uraczył bimbrem w samochodzie. Także no, kochamy Roztocze i polecamy. Płyniemy nadal. Warto przyjeżdżać na Roztoczejza? Warto. Z takimi ludźmi wszędzie warto. Płyniemy na tej fali.